Dobry wieczór Państwu, nazywam się Stefan Thompson i ze mną jest Patryk Ney. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy niezwykłego gościa, jesteśmy też w niezwykłym miejscu, bo jesteśmy w Muzeum Katyńskim w 80. rocznicę wywózek Polaków z Kresów Wschodnich do Sybiru, na Sybir. I dlatego też jesteśmy tutaj w tym Muzeum Katyńskim i z nami jest naprawdę niezwykły gość, człowiek, który uczestniczył w historii, człowiek, który dzisiaj tą historię Polski tworzy. Jest z nami premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki. Dobry wieczór, witam panów, witam ciebie Stefan, ciebie Patryk, witam państwa. Jako, że jesteśmy w Muzeum Katyńskim, myślę, że takim ciekawym pierwszym pytaniem do rozpoczęcia tej szczerej rozmowy o historii, o przeszłości Polski oraz o jej wizerunku i oczywiście o przyszłości, bo to historia nie jest tylko o przeszłości. Myślę, że to jest ciekawy punkt, że sprawa katyńska jest bardzo mocno związana oczywiście z kłamstwem. Dlatego też nasze pierwsze pytanie, panie premierze, jest, jaka jest największa bzdura czy kłamstwo, które pan przeczytał kiedyś o Polsce, szczególnie w prasie zagranicznej? Jaka jest taka największa bzdura, która pana może zdenerwowała nieco, sfrustrowała bądź zasmuciła? No oczywiście na przestrzeni lat bardzo różne bzdury czytałem na tematy polskie, ale muszę powiedzieć, że no niestety prezydent sąsiedniego państwa wschodniego w ostatnim czasie przebił wszystkie poprzednie absurdy, które czytałem, mówiąc o tym, że Polska być może jest nawet współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. O II wojnie światowej trzeba mówić oczywiście poważnie, no ale to jest już taki absurd, że naprawdę bardzo trudno sobie wyobrazić taką konstrukcję, która by mogła być rzeczywista i mogła być spójna, a jednak próbowano coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że szybko potrafiliśmy wypunktować te nonsensy i pokazać, jaka była rzeczywistość wtedy latem i jesienią 1939 roku. Jak pan widział właściwie te słowa tego prezydenta, jak pan natychmiast reagował? Ciekaw jestem, czy taka złość, czy po prostu już pan zastanawia się, okej, jaka jest reakcja? W pierwszej kolejności to z niedowierzaniem, bo sądziłem, że to po prostu jest jakaś, no może przejęzyczenie wręcz, prawda, czy jakieś głębokie nieporozumienie. Później, kiedy te tak zwane nowe odkrycia się powtarzały, to już wiedziałem, że mam do czynienia z prastarą rosyjską metodą propagandy, prawda. Zresztą Goebbels akurat w III Rzeszy Hitlerowskiej rozwinął ją bardzo jeszcze twórczo. Powtarzanie 1000 razy tego, co jest kłamstwem, staje się prawdą. I niestety Sowieci, dzisiaj jak się okazuje również Rosja współczesna, posługuje się cały czas dezinformacją i kłamstwem. Więc to rzeczywiście było coś i przykrego, i niedobrego, ale zarazem tak absurdalnego, że ciężko było w to uwierzyć. No ale trzeba było z tym oczywiście walczyć, temu przeciwdziałać i cieszę się, że parę miliardów ludzi przeczytało, dotknęło tej prawdy jak takiej, jaka ona była. Bo w tym wypadku, bez dwóch zdań, akcja obrony dobrego imienia Polski się zakończyła gigantycznym sukcesem. Bronili nas wszyscy przeciwko Rosjanom. A dziękuję też panom za dobrą robotę. Dziękuję bardzo. Pracujemy nad tym, ale o tym będzie mowa może później. No i właśnie tu przechodzimy do kolejnego pytania, bo z Patrykiem naszą głównym w zasadzie zajęciem jest popularyzowanie historii Polski. Ostatnio liczyliśmy ilość naszych wyświetleń, 100 milionów wyświetleń mają nasze materiały. Wow, no to naprawdę jest brawo. No nie są to miliardy widzów jeszcze, ale niemniej jest to jakaś taka ilość. I tutaj w zasadzie takie myślę, że ważne pytanie. Jaki jest tak naprawdę według pana wizerunek Polski za granicą? Na szczęście coraz lepszy, poprawia się zdecydowanie. Ja zgrzytałem zębami w czasach III Rzeczpospolitej wielokrotnie, jak czytałem o różnych bzdurach, prawda, i przeinaczeniach, nieporozumieniach, nieścisłościach, czy po prostu ignorancji, bo tak to czasami trzeba po prostu określić. Ale myślę, że w ostatnich latach poczyniliśmy gigantyczny postęp i to mnie niesamowicie cieszy. Jak tak sobie pomyślimy jeszcze kilka lat temu, no jesteśmy właśnie w takim miejscu, w którym tego typu porównania są jak najbardziej wskazane. Kilka lat temu mówiło się o polskich obozach śmierci, mówiło się o współwinie polskiej za Holokaust, za straszne zbrodnie, ludobójstwo. Dzisiaj coraz więcej mówi się o prawdzie wołyńskiej. Dzisiaj prezydent Steinmeier 1 września, a kanclerz Merkel
6 grudnia, kilka miesięcy temu, mówią o winie niemieckiej, o zbrodni niemieckiej, wręcz mówią o tożsamości niemieckiej, która doprowadziła do tego strasznego dzieła zniszczenia, którego niestety brał udział naród niemiecki, czy cały naród niemiecki, czy ogromna większość społeczeństwa niemieckiego. Więc tak patrząc na to z tej perspektywy, widzę ogromną zmianę na lepsze. Widzę, jak coraz więcej ludzi i w Polsce, i za granicą po prostu rozumie prawdę historyczną, a wraz z tym można dużo łatwiej bronić dobrego imienia Polski. Czy prawdy historyczne, w jaki sposób nam służy? Bo na przykład ja się martwię i coraz bardziej widzę, że wśród młodych ludzi, tak 18-latków i tak dalej, II wojna światowa to przestała liczyć tak, jak ja byłem właściwie w tym samym wieku, to było 18 lat. Jest coraz dalej siłą rzeczy. Tak, siłą rzeczy oczywiście wraz z każdym rokiem, ale wyjaśnijmy sobie najpierw taką prostą prawdę historyczną i odnoszącą się do współczesności. Oczywiście kochamy całą historię, możemy sobie porozmawiać o starożytności, o średniowieczu, czy bardziej czasach nowożytnych, ale oczywiście ostatnie dzieje mają na nas największy wpływ. Komunizm, upadek komunizmu i taką cezurą absolutnie kluczową jest II wojna światowa. Od niej zaczął się inny zupełnie świat. My, Polacy, straciliśmy wówczas naszą nie tylko niepodległość, naszą wolność, ale też naszą szansę na normalny rozwój. Polska była na tym samym poziomie rozwoju, co Hiszpania, jeszcze nawet po wojnie. Dzisiaj Hiszpania, ponieważ była w obozie kapitalistycznym, a później dołączyła do EWG, później do Unii Europejskiej, do EWG w 1986 roku, oczywiście fenomenalnie się rozwinęła i dzisiaj jest krajem dużo bogatszym, ale pokazanie tego w pewnej perspektywie uświadamia ludziom i zło komunizmu, zło hitleryzmu, faszyzmu, ale zarazem te szanse, które utraciliśmy. To jest ciekawe, co pan mówi, dlatego że przed wywiadem mieliśmy rozmowę z Patrykiem, tak, gdzie zastanawialiśmy się, po co robimy to, co robimy, i uświadomiliśmy, że mamy nieco inne cele. Moim celem uważam, że rola opowiadania historii Polski za granicą, głęboki sens jest, że z przykładu polskiego wyciągamy lekcje na temat totalitaryzmu, zarazem nazistowskiego, jak i komunistycznego. I moim celem jest w zasadzie ostrzeganie ludzi przed tym głębokim niebezpieczeństwem ideologii totalitarnych, które moim zdaniem są nadal, zawsze będą zagrożeniem. Ale Patryk, na przykład, ty masz trochę inne cele. Właśnie, bo ja poznałem polską historię, będąc oczywiście troszkę starszy od ciebie. I właściwie czytając o tych wszystkich polskich bohaterach, i bądźmy szczerzy, jest ich tak dużo, że bardzo dużo dalej ja mam do czytania. Oni mnie zainspirowali właściwie, tak, że na przykład postać Witolda Pileckiego, człowiek, który mógłby rezygnować z wszystkich niebezpieczeństw, wracać do rodziny spokojnie, prawie w każdym etapie jego życia, ale zawsze wybrał najtrudniejszą drogą, najbardziej wartościową drogą, ale oczywiście najbardziej niebezpieczną drogą. No i właściwie czasami myślę, że z mojej perspektywy staram się mówić obcokrajowcom o polskich bohaterach, bo uważam, że mógłby im pomagać właściwie z ich codziennym życiem. Ale słuchajcie, panowie, to oba te wasze cele są i piękne, i ze sobą jak najbardziej zbieżne. To ja nie widzę żadnych jakichś zasadniczych różnic. To, co Stefan powiedział, to jest bardzo ważne edukacyjne zadanie, żeby pokazywać tę perspektywę totalitaryzmów przez pryzmat Polski, która padła ich ofiarą, jednocześnie się z nich wydobyła. Ale to oglądanie historii przez pryzmat bohaterów, o którym Patryk mówi, jest czymś na pewno bardzo, bardzo ciekawym i też właściwym, jeśli chodzi o spojrzenie na historię Polski. Któż ma historię tak piękną jak ty? Pytał poeta, myśląc o polskiej historii. I oczywiście ja się nie tylko z nim zgadzam, ale uważam, że możemy bardzo ciekawe wnioski, również te takie smutniejsze, dotyczące słabości polskich instytucji, wyciągnąć z polskiej historii. Ale w zasadzie, bo to prowadziło, to nie jest tak, żebyśmy chcieli po prostu powiedzieć o tym, ale to prowadziło do pewnego pytania, mianowicie takiego, że czasami mam wrażenie też, że może chcemy za bardzo opowiedzieć o tej naszej historii, że są rzeczy, które w zasadzie może dla innych państw, bo na przykład ile my wiemy, nie wiem, o historii przykładowo Ugandy, czy ile wiemy o historii Kolumbii, czy ile wiemy o historii Sri Lanki, że my chcemy jako Polacy może trochę na siłę ludziom. Czy nie ma jakichś takich granic w zasadzie tego, co chcemy opowiedzieć? Gdzie są granice i gdzie jest moment, gdzie dochodzimy do momentu, że już nie opowiadamy tej historii II wojny światowej, oporu z komunizmem, a przechodzimy do tej nowszej części? Na pewno takim pewną wartością bardzo istotną jest oparcie się w ramach opowiadania o historii Polski o pewne wnioski z niej wynikające.
I sądzę, że w Polsce i w historii Polski rzeczywiście jak w soczewce zbiegają się trzy takie wielkie nurty, z których powstaliśmy. No właśnie dzisiejszy człowiek, współczesny człowiek i jego dobrobyt to jest dzieło z jednej strony starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, a jeszcze bardziej i najbardziej to jest dzieło chrześcijaństwa. To jest pewne nowe spojrzenie na bliźniego, na człowieka, jedni drugich brzemiona noście. To wszystko, co z jednej strony powodowało najpierw poprzez tworzenie perspektyw rozwoju gospodarczego, prawda, ale wraz z rozwojem gospodarczym również poszerzało możliwości człowieka, perspektywy eksperymentowania, poznawania prawdy, do której wzywała nas nasza religia. Ona nie była zamykająca, ona była i jest, chrześcijaństwo postrzegam jako bardzo otwierającą. No i oczywiście kilka zdań powinno się też poświęcić tym dwóm naszym innym filarom, czyli starożytnemu Rzymowi, prawu, organizacji, wszystkiemu, z czym się to łączyło i starożytnej Grecji, filozofii. Przecież wszyscy filozofowie w jakimś stopniu są dziećmi Arystotelesa albo Platona. Dzielą się i cały wielki spór o powszechniki, o uniwersalia. To spuścizna tych dwóch wielkich filozofów, który potem oczywiście, która była twórczo rozwijana. Panie premierze, czy pan zgadza się z zdaniem, że Polacy, mówiąc ogólnie jako generalizację, za dużo mówią o bohaterach i za mało o tak zwanych czarnych epizodach polskiej historii? Tutaj odbijając od tego pytania, bo też zadawaliśmy sobie to pytanie z Patrykiem. Tak, tak. Czy koncentrując się, my opowiadamy te historie bohaterskie, te piękne historie, czy w pewnym sensie, czy my trochę nie zniekształcamy obrazu historycznego? To jest zarzut, który jest nam wytykany często. Zniekształcacie, panowie, ponieważ w historii Polski jest dużo mniej zła. Oczywiście się zdarza, zdarzali się jacyś szubrawcy, łobuzy i tak dalej, to wiadomo, ale jest dużo mniej zła niż w historii innych narodów i to jest po prostu fakt historyczny, który wystarczy skonstatować. W związku z tym nie nadużywacie tego, co nie znaczy oczywiście, że nie było okresów smutniejszych, choć one w mniejszym stopniu wiązały się z zbrodniami, krwawymi podbojami czy czynieniem krzywdy innym. W mniejszym stopniu, ja nie mówię, że tego nie było, rzecz jasna, że to występowało, ale w dużo mniejszym natężeniu. Natomiast zdarzała się nam niestety i to nierzadko krótkowzroczność, głupota, brak wyciągania wniosków, mądry Polak po szkodzie, prawda, stąd. Tak, mogę, Stefan, zawsze ciekaw jestem, o ile to jest połączone właściwie z tym, że dalej świat nie zna o naszej historii, pomimo to, że mieliśmy 30 lat wolności, aby ją opowiadać. No, pierwsze 25 lat to słabo wykorzystaliśmy. Wystarczająco czasu, bądźmy szczerzy, no, że jakoś tak, było dużo, tak, zanim świat lepiej zna naszą historię, tak jak cały świat zna amerykańską historię, czy amerykańską narrację II wojny światowej. Ale ona była krótsza. O, tak, ile filmów, historii, ile książek. I 250 tak, lat. Czy jakoś tak nie lubimy rozmawiać tak na skali krajowej o tych ciemnych karteczkach czy epizodach, ponieważ nam zależy, żeby najpierw promować tych bohaterów. Bo inni by mówili, ale że jakie coś są te ciemne? Bo co wy tutaj, pan, w jakichś ciemnych strasznie stronach? Znaczy, teraz mówię ogólnie, bo nie wiem, przykład może być tak, że podczas powstania warszawskiego AK-owce czasami zamordowali czy zastrzelali nie tylko SS-manów, ale również Volksdeutsche, innych ludzi. Ale Volksdeutschów to bardzo dobrze przecież. Jaka to ciemna strona? Zdrajców się likwiduje podczas strasznej hekatomby, jaką była II wojna światowa, to ja, przepraszam bardzo, mam inne troszeczkę spojrzenie na tę sprawę. Trzeba było likwidować zdrajców. Wrażliwość brytyjska, Patryka, tutaj wyszła. Konwencja genewska. Bo Patryk w Wielkiej Brytanii, w sensie Brytyjczycy, nie przeżyli tak II wojny światowej, prawda? No, tak, w taki sposób, premierze, jak myśmy ją przeżyli, gdzie za ratowanie Żyda była śmierć całej rodziny, czasami pacyfikacja całej wioski. To jest coś zupełnie nieporównywalnego. Ale nie wiem, przykładowo idąc wstecz, tak jak mówiliśmy o słabości polskich instytucji, przykładowo sprawa na przykład Targowicy. Czy to w pewnym sensie, no nawet, tutaj to nawet to mówimy o, oczywiście, to znaczy tych ciemnych stron nie mówimy koniecznie o II wojnie światowej. Tak, tak. Inny przykład. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Co by nie mówić o komunizmie, duża ilość Polaków uczestniczyła w budowaniu i w tworzeniu tego systemu. To nie byłoby możliwe zbudowanie aparatu państwowego, panowie, wiecie, bez udziału milionów Polaków.
tego nie jestem taki przekonany, bo na początku raczej bym powiedział tak, że miliony Polaków rzeczywiście usiłowały odnaleźć się w tej rzeczywistości. I w latach 70. w szczególności, w szczycie, nawet ponad 3 miliony Polaków było członkami PZPR, prawda? To jest, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Komunistycznej, Robotniczej, czyli komunistycznej. To jest prawda. Ale z drugiej strony to na bagnetach przywieziony został ten system komunistyczny i Polacy najdłużej walczyli z tym systemem komunistycznym. Ja przedwczoraj wieczorem odwiedziłem panią Danielę Sowę, która brała udział w procesie Andrzeja Kiszki, pseudonim Dąb, jednego z ostatnich żołnierzy wyklętych, który został skazany najpierw na dożywocie przez sędziów PRL-owskich, a potem w latach 90. usiłował zrehabilitować się. W ogóle mi się nie podoba to słowo. Uważam, że powinniśmy wtedy my, Polacy, za jednym zamachem zrehabilitować wszystkich naszych bohaterów powojennych, a wszystkich tych sędziów, jak Stefan Michnik, czy innych szubrawców, łobuzów, potępić, prawda? No ale nie zrobiliśmy tego i to też widać, jak niedoskonała była III Rzeczpospolita. Więc tutaj no, muszę powiedzieć, że my zostaliśmy w ten system wprzęgnięci. Oczywiście siłą ogromna większość narodu, ale część została poddała się niejako i partycypowała, brała udział w tym systemie. Ale chcę to połączyć z trochę inną refleksją. W latach 80. my właściwie walczyliśmy, nie mając, ja przynajmniej, może mi brakowało wyobraźni, nie mając na uwadze takiego rychłego zwycięstwa. To dzisiaj to tak wygląda, o, pierestrojka, wcześniej Afganistan, to tacy profesorowie analizy retrospektywnej. Dzisiaj wszystko wiedzą, prawda, jak to tam by się wydarzyło i jakby oni byli w 82 roku, to też by wszystko przewidzieli. No nikt tego nie przewidywał. Mój ojciec w 88 roku się widział ze Zbigniewem Brzezińskim. Znana postać wszystkim, prawda? I pan profesor Brzeziński, doradca Cartera, mówi mu: panie Kornelu, wie pan co, nasze analizy tutaj takie głębokie, pogłębione, gry strategiczne mówią nam, że komunizm jeszcze przetrwa 25 lat. To był 88 rok, panowie. No, jakoś tak się stało, że się pomylili tam w tych analitycznych różnych opracowaniach w Ameryce. Wróżenie czegokolwiek to jest niebezpieczne gra. No pewnie. Ale trochę zboczyliśmy z tematu, bo nim w zasadzie przeszliśmy do tego, chciałem odbić się od tej słabości instytucji. Zarzut, który jest kierowany bardzo często wobec nie pana, ale pana partii, wobec też polskich instytucji, jest słabość naszego wizerunku za granicą. Że te instytucje, które zostały powołane, działają źle, niesprawnie, że są marnotrawione pieniądze, że nie robimy tego, co powinniśmy robić i że w zasadzie te, które zostały powołane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest oddział szybkiego reagowania, który został powołany w 2018 roku. Polska Fundacja Narodowa, która jest bardzo często krytykowana teraz, szczególnie w obliczu tego w zasadzie, no ja bym powiedział, skandalu, gdzie była ta rozmowa pomiędzy Hitlerem a Stalinem przez Messengera, co było no, nieco skandalicznym jednak. Każdy może popełnić jakiś błąd, ale generalnie pamiętajmy, to szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta, no, czy twoja raczej, bo moja to całkowicie pełna. Ale 1 września wielka akcja uświadamiania światu, czym była II wojna światowa i jej rozpoczęcie, to jest akcja Polskiej Fundacji Narodowej, a więc są bardzo, bardzo jasne strony działania Polskiej Fundacji Narodowej. No cóż, każda instytucja musi okrzepnąć, musi nabrać rozpędu. Są finansowane filmy o Pileckim właśnie, prawda, o Witoldzie Pileckim i to nawet dwa różnego rodzaju krótkie formy filmowe i one na pewno przyniosą swój skutek, taki, do którego powołana została Polska Fundacja. Ale żeby nie było, to ja się zgadzam z tą słabością instytucji polskiego państwa, a nawet się zgadzam jeszcze bardziej niż to, co powiedziałeś, czy to, co pan powiedział, bo tak się zwracacie do mnie, to ja też z powrotem przejdę na per pan. Otóż to, co panowie powiedzieliście, a najlepiej to widać w instytucjach, na przykładzie instytucji podatkowych. Myśmy nigdy w Polsce nie mieli dobrych instytucji, dobrze skonstruowanych, dobrze funkcjonujących instytucji podatkowych i to była nasza pięta achillesowa. W wieku XVI był ruch egzekucyjny, później też próby egzekucji królewszczyzn, prawda, w wieku jeszcze XVIII, ale to już była równia pochyła. I to, że nam się udało te instytucje po raz pierwszy zbudować jako efektywnie funkcjonujące, to uważam za nasz naczelny sukces, podstawowy i bardzo się z niego cieszę.
Co jeszcze mamy do zrobienia? No, gdyby pan miał na przykład nieograniczony budżet, co by pan poleciał? Tym wszystkim i nieograniczone kadry. Robiłbym filmy hollywoodzkie. Więcej takich, jak najwięcej z takich. Braveheart z Melem Gibsonem, prawda? Jeden z moich ukochanych filmów o historii. Jako Anglik, to mam problem. Sorry, tak, ale ja jestem za wolnością narodów, więc generalnie wtedy William Wallace spróbował, prawda? No nie udało się. Ale krótko mówiąc, bym robił takie filmy, plus to, co dzisiaj jest bardzo popularne, czyli Netflix, czyli krótkie formy, czyli odcinki, seriale, bardzo atrakcyjnie zrobione. To, tak jak robią to profesjonaliści. Cieszę się zresztą też, że polscy reżyserowie, polscy twórcy w ostatnich latach kilka razy byli nominowani do Oscarów. Jaki jest pana najbardziej ulubiony film historyczny? Polski czy zagraniczny? Polski. I zagraniczny. Zagraniczny to jest Braveheart. No, zagraniczny może być właśnie Braveheart na przykład. Waleczne serca. A polski to na przykład Szwadron. W oparciu o opowiadania Stanisława Rembeka, gdzie pięknie pokazuje tę perspektywę powstania styczniowego oczyma Rosjanina, który się przekonuje po pewnym czasie, prawda, że został wysłany w złej sprawie niejako i że ci Polacy walczą tutaj o wolność. To bardzo mi się podobał. Oczywiście też ekranizacja pana Wołodyjowskiego, to stara wersja, ta stara wersja jeszcze w odcinkach. To jeden z moich ulubionych filmów i wiele, wiele innych. Miał pan okazję oglądać Miasto 34 przez pana Jana Komasa? Tak, no właśnie obecny, znakomity twórca, który też był nominowany do Oscara, zrobił kilka lat temu Miasto 44, prawda? I to bardzo dobra pozycja, bardzo mi się podoba. Bo różne są opinie, bo z jednej strony to niektórzy mówili, że to była taka popkultura, muzyka wybrana ja do tego filmu. Jak najbardziej za tym, żebyśmy poprzez popkulturę docierali do umysłów, serc, wyobraźni młodych ludzi. Sam wtedy też wraz z zarządem banku optowałem za tym, żeby współfinansować inne dzieło. Bitwa Warszawska 1920. Bank Zachodni WBK sponsorował ten film. I ja w ogóle uważam, że filmów na temat Bitwy Warszawskiej na przykład powinno powstać 10. I wśród tych 10 filmów byłaby jedna perełka, 3 dobre, no i zawsze się tam kilka słabszych jakiś by znalazło. Ale cieszę się, że ten film powstał. Mi się zresztą bardzo podobał. Opinie o tym filmie są różne. Ja przyznam szczerze, różne, że tego filmu ja nie widziałem. Ja się zgadzam z tymi opiniami, które są dobre. Ma pan do tego oczywiście prawo. Nie widziałeś Miasto 34? Miasto 44. Nie, Stefan chyba mówi o Bitwie Warszawskiej. Ja nie widziałem tego filmu. Właśnie, ale to nas bierze do tego, że dzisiaj w tym roku 2020 mamy rok rocznic. 3 wielkich rocznic. No tak. Bitwa Warszawska, Katyń, Powstanie Solidarności. Z czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o te 3 rocznice i rozpromowanie tego, co? Ja bym zaczął od tego, panowie, że te 3 wielkie rocznice to nie są tylko rocznice Polski. To są rocznice w historii świata, to są cezury w historii Europy, absolutnie kluczowe. Poprzez pierwszą można powiedzieć w bardzo prosty sposób, że uratowaliśmy Europę. Przecież w Niemczech już rewolucja się tliła, prawda? Uratowaliśmy Europę przed nawałą bolszewicką, bo Tuchaczewski na rozkaz Trockiego i Lenina szedł na Warszawę, a potem na Berlin i Paryż. Taki był zamiar ówczesnych przywódców bolszewickich rozniecenia rewolucji międzynarodowej. Rok 1940 i ta straszna zbrodnia sowiecka, której uosobieniem jest Katyń, ale to przecież wiele innych miejsc kaźni, Piatichatki koło Charkowa, czy Kijów, Bykownia, czy Mińsk, Kuropaty, Miednoje, Kozielsk, Starobiec, Kostaszków, prawda, jako miejsca, w których zatrzymywano i później oczywiście Katyń i tysiące miejsc na nieludzkiej ziemi. To jest jednocześnie ukazanie światu, czym był totalitaryzm, czym był straszny system sowiecki, system gułagów, poprzez który zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi według obliczeń naukowców, a również od pierwszego, który w tak szeroki sposób opisał gułagi. Gułag, czyli archipelag Gułag, czyli Sołżenicyna. Mhm.
Tutaj warto powiedzieć, że to właśnie taka rocznica, która w tak strasznie smutny sposób powinna opowiadać światu i wielkie memento dla całego świata. Wreszcie 40. rocznica wybuchu Solidarności. Piękna, radosna, bo Solidarność była ruchem społecznym, jednym z największych, można powiedzieć drugim co do liczebności po ruchu Gandhiego. Znowu Wielka Brytania tutaj w roli złego. W roli obsadzona. W końcu zgodziliśmy się. Więc. Nie najwspanialszego kraju świata, ale oczywiście kochamy Wielką Brytanię. Więc Solidarność, która miała wielkie osiągnięcia w tworzeniu nowego systemu, nowego ustroju, z czego nie skorzystano. To Solidarność Walcząca i Solidarność promowały właśnie te wartości z jednej strony wolnorynkowe, kapitalistyczne, ale z drugiej strony bardzo solidarystyczne. Powiązanie tych dwóch ze sobą. To jest to, ta zresztą polityka gospodarcza, którą my dzisiaj wdrażamy. A więc to rzeczywiście rok trzech wspaniałych, wielkich rocznic, wielkiej zwycięskiej bitwy, strasznego ludobójstwa sowieckiego, którego symbolem jest Katyń i rewolucji Solidarności. Przechodząc do tego, bo oczywiście skończyliśmy na Solidarności, tutaj przechodzimy, bo pan jest nie tylko obserwatorem historii. Historii jest pan również oczywiście uczestnikiem tych wydarzeń i jest pan też historykiem. Więc ja chciałem przejść może do takiej części, gdzie byśmy zadali panu kilka pytań takich bardziej osobistych. Mianowicie mnie bardzo interesuje, o czym pan pisał licencję? Tak, pan był na studiach historii, o czym pan pisał i co pana jako młodego studenta historii, który jeszcze nie wiedział, że nie, może pan wiedział już, że będzie pan niegdyś premierem. Słuchaj, tak precyzyjnie rzecz ujmując, to jak ja studiowałem historię, to nie było licencjatu jako takiego, to późniejszy system, który został wdrożony. Chociaż była taka praca na zakończenie bodaj drugiego roku, to ją pisałem o stosunkach polsko-ruskich, można powiedzieć, o Rusi halicko-włodzimierskiej, o tamtych przełomowych też latach, kiedy Ruś została podbita przez Ruś Moskiewska, zwłaszcza i inne obszary Rusi, przez Tatarów, przez Mongołów. I na skutek tego też nasi bracia Słowianie rosyjscy troszeczkę w innym kierunku poszli na skutek tych podbojów. Ale o tym pisałem wówczas taką pracę cząstkową w trakcie studiów, a końcową magisterską o Solidarności Walczącej. To wiedziałem akurat. Przy czym ta historia Rusi jest ciekawa, bo to jest bardzo nieznane. W zasadzie to prawda, nasz podział pomiędzy Polską a Rosją, w zasadzie to jest to, że oni przeszli na prawosławne, przejęli prawosławieństwo, a myśmy przejęli katolicyzm. To jedna rzecz, no druga potem, pierwsza w historiografii rosyjskiej, bardzo ważna bitwa na Kulikowym Polu, 1380, prawda, to tam też, zdaje się, Han Mamaj, jeśli dobrze pamiętam, i Władysław Jagiełło spóźnili się i potoczyła się ona tak, jak się potoczyła, że Dymitr, zwany później Dońskim, no, odniósł zwycięstwo, prawda? A to bardzo ważne zwycięstwo było w zrzucaniu tego jarzma tatarskiego, mongolskiego. A więc wtedy historia się mogła potoczyć zupełnie inaczej, jakbyśmy akurat w tamtym okresie nasze sojusze ułożyli nieco odmiennie i nie spóźnili się na pewną bitwę. Jak pan zaczął studiować, 88 rok, pan już od kilku lat uczestniczył w Solidarności Walczącej, pana ojciec Kornel Morawiecki oczywiście to wszystko prowadził, był ważnym uczestnikiem tych wydarzeń. Czy nie miał pan, bo pan idzie, zaczyna studiować historię, czy nie miał pan takiej ochoty po prostu odejścia od tego wszystkiego, takiego poczucia wielkiego, wielkiego zmęczenia tym wszystkim i Polską, i sprawą polską? Ja wiem z własnego doświadczenia, jak się wychowywaliśmy na emigracji, to w domu cały czas mama wałkowała temat Polska, Polska, Polska. Więc był taki moment w moim życiu, gdzie ja po prostu tej Polski miałem dość, absolutnie nic z tym nie chciałem mieć wspólnego. Czy nie miał pan czegoś takiego podobnego, że ta Solidarność, że już dość tego wszystkiego, 89 jest ta wolna Polska i już ja się tym nie będę zajmował? Nie. Nie? Nie, nie miałem. Nie, nigdy nie miałem takiego przesycenia. Momentu zwątpienia czy przesycenia, czy przesytu. Nie miałem. A na historię poszedłem, ponieważ wtedy to był 87 rok i tak jak powiedziałem, nikt nie marzył o tak szybkim
upadku komuny, więc poszedłem, żeby pisać historię prawdziwą, żeby właśnie pisać o Katyniu. Pamiętam jedne z moich zajęć w rocznicę rewolucji październikowej w liceum jeszcze, to był chyba 85 rok, to, czyli taki środek, można powiedzieć, jeszcze komuny, mimo że upadek, już dzisiaj to wiemy, zbliżał się dużymi krokami, ale to z mojej perspektywy zupełnie inaczej wyglądało. No i pani wychowawczyni poprosiła mnie, żebym przygotował opracowanie o rewolucji październikowej. No więc ja to opracowanie przygotowałem, ale tak jak naprawdę widziałem rewolucję październikową, czyli o bolszewikach, o Leninie jako ostatnim łajdaku i zbrodniarzu. No więc jak prezentowałem to podczas lekcji, to widziałem, jak moja pani wychowawczyni stawała się na przemian czerwona, blada, znowu czerwona, ale miałem wspaniałą klasę i wszyscy moje koleżanki, koledzy cieszyli się z tego, że tak powiem, że to udało się przedstawić w taki sposób i tak, że walczymy o tą prawdę historyczną. Rok temu prowadziłem z panem wywiad właściwie na temat pana młodości w Solidarności Walczącej i sporo było komentarzy, oczywiście popierających, ale oczywiście przeciwnik, bo jest internet. Nie da się właściwie mieć post bez czegoś takiego. Sporo było właściwie głosów mówiących, jak to jest możliwe, że taki młode dziecko czy młody chłopak mógłby brać udział w takich poważnych rzeczach. Więc dam teraz panu głos, żeby odpowiadać. Wszystko przez moich rodziców, ale to przez moich rodziców muszę powiedzieć z ogromną miłością, serdecznością i zadowoleniem. Bo to im zawdzięczam to, że traktowali nas bardzo poważnie, dzieci swoje, na różnych etapach naszego życia. Oczywiście przy zachowaniu proporcji. I rzeczywiście jak miałem 12 lat, to już mnie ojciec zaprzągł do drukowania na przykład biuletynu dolnośląskiego. Jeździłem z transparentem Wiara i Niepodległość za papieżem podczas jego pierwszej pielgrzymki w 79 roku. No to miałem dokładnie 11 nawet lat, prawda? Więc... Ale tak mnie to kształtowało, że jak nastał stan wojenny, to od najmłodszych lat byłem uczestnikiem tych wydarzeń. Młodzież zresztą wtedy szybciej dojrzewała i wraz z moimi kolegami z klasy, z Arturem, z Waldkiem, z Maćkiem, zrywaliśmy flagi czerwone. To oni dzisiaj są, chodzą po ulicy, można zapytać, jak ta rzeczywistość wyglądała, jak tam jacyś sceptycy są na tym portalu, prawda? Chodziłem na ping-ponga z kolegami, to do dzisiaj niektórzy wspominają, że miałem całe ciało w pręgach sinych, od, no nie od łaskotania, prawda, tylko z innych względów. No, to tak było po prostu. Mam jeszcze jeden żal tak naprawdę z tej rozmowy, bo zapytałem pana, czy pan umie konstruować molotow, koktajl molotowy, chyba tak się mówi po polsku, i pan mówi, że tak. Ale nie zadałem to kolejne pytanie, chyba ważniejsze, czy skorzystał pan z tych koktajlów kiedyś? Oczywiście. Skutkiem? Wiele razy. Ze skutkiem pozytywnym. W co pan rzucał? No słuchajcie, no rzucaliśmy w te nyski policyjne przede wszystkim, w takie działka armatnie, które jeździły i bardzo zimną wodą podczas demonstracji rozpędzały demonstrantów. To był nasz główny cel. Czy strach był często w tych latach? Tak. Tak, był często strach, ale też znając historię właśnie z II wojny światowej, od której zaczęliśmy, no muszę powiedzieć, że ten strach był właśnie mitygowany poprzez rzeczywistość nas otaczającą. Jednak mimo tego, że oczywiście ginęli ludzie mordowani przez SB, Służbę Bezpieczeństwa, albo przez nieznanych sprawców, jednak to nie była wojna taka jak II wojna światowa, prawda, gdzie strach było wyjść na ulicę, bo można było być złapanym podczas łapanki pod mur, ręce do góry i rozstrzelani. Ile takich miejsc jest w Warszawie, gdzie Niemcy, nawet powiedzieć bez powodu, to jest niewłaściwie powiedzieć, bo po prostu robili to z zemsty czasami, robili to dla zastraszenia społeczności, społeczeństwa polskiego. Po prostu dopuszczali się okrutnych mordów. W latach 80. tego nie było, więc jak najbardziej ja uważam, że nie można porównywać tych czasów i też naszej odwagi do tamtejszej odwagi. Absolutnie nie można porównywać. W moim przypadku było to coś bardzo naturalnego, bardzo prostego też, bo wyrosłem w takim domu.
Zawdzięczam to mojej mamie, mojemu ojcu, moim przyjaciołom, mojej rodzinie i niczego szczególnego się tutaj nie dopatruję. Takie pytanie, które mnie się nasuwa, jest szczególnie ja, bardzo mnie interesuje totalitaryzm, szczególnie właśnie ten komunistyczny, bo widzę, że to jest, myślę, że bardziej rzeczywiste zagrożenie dzisiaj na świecie, szczególnie na Zachodzie, gdzie różne te idee właśnie wsadzania wspólnoty ponad jednostkę są coraz bardziej często spotykane. Ale mam takie pytanie, czy potencjalnie, bo łatwo jest oczywiście atakować PRL, komunizm, to co się działo w Polsce, wiemy, jest bardzo jasno określone to, co było niedobre. Czy jest coś w PRL-u, co by pan obronił? Czy jest jakaś reforma przeprowadzona za PRL-u? Czy jest coś, co komuniści zrobili według pana dobrze? Nie tyle komuniści, ale ja jestem pod wielkim wrażeniem, czytałem kiedyś parę książek na ten temat, jak szybko w takim bardzo nieefektywnym systemie Polacy odbudowali Polskę po II wojnie światowej, również Warszawę, w szczególności Warszawę, można powiedzieć. I to się odbywało przecież w ówczesnych okolicznościach PRL-owskich, prawda? Gdzie z jednej strony można powiedzieć, że system był skrajnie nieefektywny, zbrodniczy wręcz, a nawet totalitarny i można powiedzieć, że wtedy panował terror stalinowski do 1956 roku, a w szczególności do 1953, ale można przedłużyć ten okres do 1956. Jednak Polacy pokazali, że potrafią odbudowywać Polskę z ruin i to bardzo dobrze się udało w ówczesnych komunistycznych okolicznościach. Także pierwsze inwestycje industrializacyjne, one noszą w sobie zarodek nieefektywności komunistycznej, ale to, że wiele inwestycji powstawało, prawda, po II wojnie światowej, było krokiem we właściwym kierunku, w kierunku rozwoju, w kierunku ówcześnie rozumianej industrializacji. I tego Polska potrzebowała. Przy czym muszę to jednak skomentować również w taki sposób, że jestem przekonany, że gdyby II wojny światowej nie było, państwa rozwijałyby się bez niej w taki sposób, państwa zachodniej Europy, to Polska rozwijałaby się bardzo podobnie do krajów zachodniej Europy, a więc nasz rozwój byłby jeszcze bardziej widoczny i szybki niż ten, który nastąpił. I mówiąc, odbijając się od tego, co pan powiedział na temat tej szybkiej industrializacji, wbrew oczywiście tym prawom, które były, jeżeli chodzi o nacjonalizację wielkiego handlu, która była dość szkodliwa jednak dla wielu przedsiębiorców, mamy tutaj, myślę, że to przechodzi dość płynnie do tego tematu, w zasadzie takiego trochę trudnego, do którego wiele, wiele osób... Oczywiście ja jestem rocznikiem 93, więc ja aż trochę inaczej na to wszystko patrzę, ale okres transformacji z ludźmi, z Polakami, z którymi rozmawiam, szczególnie o przeszłości, mają bardzo dużo żalu do okresu transformacji. Że upadł ten komunizm, ale że transformacja wcale nie przyniosła tego, co powinna była. I z perspektywy mojego pokolenia, Patryk jest faktycznie trochę starszy niż ja, ale z perspektywy mojego pokolenia to jest tak, że my mamy 27 lat wzrostu gospodarczego na poziomie 4,2% PKB rocznie. Więc na przestrzeni, myślę, że mojego pokolenia, ja oceniam ten okres w miarę, może to jest nieobiektywne, ale dość pozytywnie. A jednak bardzo dużo osób ocenia go jednoznacznie negatywnie i ma do niego żal, a pan wtedy, jak gdyby, no, pan był wtedy prezesem, zaczął pan być prezesem banku pod koniec tego okresu, tam lat 90. Konkretnie w 2007 roku. Faktycznie to... Jak pan ocenia transformację i jak pan ocenia to, co się wydarzyło? Czy to było dobrze przeprowadzone, źle przeprowadzone? Wiecie co, można też tak porównać do rozwoju gospodarczego na przykład Niemiec, Francji, Włoch po II wojnie światowej. Otóż przez 28 lat, zakładając, że 92 rok jest taką cezurą, czy pierwszy przez 29 lat, od 45 roku, no to mamy rok 73 czy 74, 1973. Jak wtedy były rozwinięte Włochy, Niemcy, które w końcu bądź co bądź podczas II wojny światowej, w jej końcówce, co nieco ucierpiały również, czy Francja, nie mówię o Wielkiej Brytanii, która nie została podbita przez faszystów, przez Niemcy hitlerowskie, ale jak rozwinięte były, jak się rozwinęły te kraje w ciągu 28 lat?
i porównajmy ich rozwój do naszego rozwoju. I otóż na tym tle dopiero widać, jak wiele szans przegraliśmy. Pomimo tego szybkiego wzrostu, o którym powiedziałeś, bo on jest faktem ekonomicznym. I spróbuję to wyjaśnić. Po pierwsze, to porównanie unaocznia, że można było się dużo szybciej rozwinąć. A po drugie, jest zawsze się trzeba zapytać, jak się rozwijaliśmy, czyli the how, prawda? Jaki mechanizm był zastosowany? I my zastosowaliśmy mechanizm poprzez wyprzedaż. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii na przykład jest tyle samo emerytów, co rentierów. Czyli tyle samo osób, mniej więcej tam gdzieś, kiedyś przeczytałem 5 lat temu coś takiego, mam nadzieję, że to są dane prawidłowe. Tyle samo jest emerytów, u nas jest 10 milionów, to patrząc na wielkość Wielkiej Brytanii jest pewnie ze 14 milionów czy 15. No i tyle samo rentierów, czyli ludzi, którzy żyją właściwie z kapitału, można tak powiedzieć, zgromadzonego. No bo Wielka Brytania gromadziła ten kapitał, prawda? A my wyprzedaliśmy nasz majątek zamiast akumulować na samym początku poprzez eksport, poprzez dbanie o naszą polską własność i dzięki temu mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną sytuację. Nasz wzrost gospodarczy dzisiaj w dużym stopniu jest taki zewnętrzny, można powiedzieć, zależny trochę od zagranicy. Nawet dwóch takich ciekawych socjologów, ekonomistów średniego pokolenia, Andreas Nolke i Ariel Fliegenhardt, określiły nasz wzrost gospodarczy, nasz typ gospodarki jako model rozwoju zależnego. Nawet ja nie muszę koniecznie tutaj nasycać to jakimiś negatywnymi pierwiastkami, ale no samo to już brzmi tak sobie, prawda? W Bloombergu Leonid Berzycki mówił, pytał, how Western capital colonized Eastern Europe? No to też ja cytuję na wszelki wypadek, żeby nikt mi nie przypisał, że ja tutaj mówię takie rzeczy, bo sam nie uważam, żeby było aż tak strasznie, ale generalnie wystarczy poczytać Pikettiego, Zuckmana, tegoż właśnie Bloomberga, czyli Berzyckiego, i popatrzeć na dane. Jaka jest międzynarodowa ujemna pozycja walutowa netto Polski? No otóż ona była minus 66% jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj już jest lepiej, jest minus 50 kilka procent. Czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że akumulujemy więcej wartości w polskiej gospodarce, więcej własności w polskiej gospodarce. Oczywiście, że handel międzynarodowy, wymiana międzynarodowa to jest win-win, to jest ricardiański model. Ja oczywiście jak najbardziej w niego wierzę, ale z drugiej strony każdy dba o swój interes, a my niejako otworzyliśmy się na początku lat 90. wtedy, kiedy właśnie ty się urodziłeś i wtedy był świat najwspanialszy oczywiście dla ciebie. Potem już było inaczej, prawda? Oczy ci się otwierały coraz szerzej, ale właśnie wtedy my wpuściliśmy bardzo szeroko i wyprzedaliśmy nasz majątek wielu zagranicznym przedsiębiorstwom. Pewnie częściowo to było bardzo wartościowe, ponieważ pozyskaliśmy kapitał, pozyskaliśmy know-how, organizacyjne know-how, technologiczne know-how, ale to dotyczy mniej więcej według szacunków 30-40%, powiedzmy połowy prywatyzacji, a druga połowa nie była niezbędna, wręcz przeciwnie, doprowadziła do degradacji, do dekapitalizacji wielu majątków i tak dalej, i tak dalej. Czy czyta pan Twitter regularnie? Co czytam? Twitter. Nie regularnie, ale zaglądam od czasu do Konto czasu. Jest oczywiście raz na tydzień mniej więcej, można powiedzieć. Czy zgadzałby się pan, że czasami niektórzy historycy typu Jan Gross, bardzo słynny historycy, albo inni powiedzmy z kontrowersyjnymi opiniami na temat polską historią są czasami krytykowane masowo, zaatakowane i że w jakiś sposób to grozi zdrowej debacie o naszej historii, że właściwie powinniśmy oczekiwać i nawet słuchać od innych, pomimo to, że czasami nie zgadzamy się całkowicie z tym, co piszą o nas. Słuchać innych oczywiście trzeba, ale najpierw trzeba też stwierdzić, czy rzecz dana jest podbudowana źródłami historycznymi, bo generalnie powinniśmy mieć źródła historyczne, a nie anecdotal evidence, prawda, czy jakieś inne tego typu przypuszczenia. No i otóż pan Jan Tomasz Gross buduje swoje konstrukcje historyczne w oparciu o
fałsz i w oparciu o półprawdy bardzo często. Jednym z najsłynniejszych kłamstw to jest książka Jerzego Kosińskiego, prawda? Proszę? Malowany ptak. Tak, o tym, jak prawda, on strasznie cierpiał podczas II wojny światowej, a polscy chłopi go gnębili. Jest taka książka, chyba Czarny Ptasior, pani Joanny Siedleckiej, jeśli dobrze pamiętam też tytuł, która jest teraz tłumaczona na inne języki. Właśnie ona pokazuje takie pełne kłamstwo Jerzego Kosińskiego, które pokutowało przez dziesiątki lat na Zachodzie, bo okazało się, że było akurat dokładnie odwrotnie. To znaczy został uratowany przez biednych polskich chłopów, którzy żyli w strachu codziennie, prawda, z tego powodu. I to jest mniej więcej historia pana Jana Tomasza Grossa, którą on przedstawia. Ostatnio w sposób haniebnie kłamliwy przedstawiona historia wielu powiatów z czasów II wojny światowej, już przez historyków falsyfikowana, czyli pokazywana jest prawda historyczna. Więc ja jestem za wysłuchaniem, najbardziej nawet kontrowersyjnych, byle one były oparte o fakty historyczne, a nie o zacietrzewienie ideologiczne, takie jakie bardzo często dostrzegam u naszych adwersarzy. To jest ciekawe, bo ja o książce Malowany ptak wiem od zawsze, bo jak mama chodziła do liceum francuskiego w Londynie, to uczyli jej historii między innymi na podstawie Malowanego ptaka. Mama wracała do domu i mówiła, przecież to jest niemożliwe, tak chyba nie było. Ale to więc ja o tej książce wiem od bardzo, bardzo wielu lat. Ja chciałem odbić się jeszcze do tej transformacji. Zresztą Kosiński popełnił samobójstwo. Jestem ciekaw, co sobie myślał w ostatnich. Historia Kosińskiego jest tragiczną historią. Niewątpliwie. Tragiczna postać, tak jak jest. No. Ja chciałem odbić się, bo ale straszne draństwo, to co zrobił, straszne draństwo. Szczególnie dla tych ludzi, którzy ryzykując własnym życiem przyjmowali go, a on opisał ich, że go wypędzali z ich miasteczek widłami, to rzeczywiście. Ja chciałem się odbić, bo tutaj cały czas ta rozmowa, duża część z niej polega na tym, że mówimy cały czas o tej historii, że my chcemy tą Polskę, w zasadzie naszą historię pokazać na Zachodzie. Że liczymy się z Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Europą Zachodnią. A tak naprawdę na przykład wydaje mi się, że zapominamy w tym wszystkim. I z tego, co ja obserwuję, jeżeli chodzi o polskie instytucje, o polskie państwo, wydaje mi się, że zapomnianym elementem jest to, że ta nasza historia zarazem walki z komunizmem, ale również ta historia transformacji, która dane pokazują, że jest w miarę raczej sukcesem niż porażką, że to jest. Ale mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej, oczywiście. Dużo lepiej. Powinno było być dużo lepiej. Ale właśnie, że to jest ta historia, że my się koncentrujemy na tych państwach zachodnich, które uważają, co uważają. Polska dla nich jest drugorzędnym państwem europejskim, prawdopodobnie trzeciorzędnym państwem na skali świata. Dlaczego my się bardziej nie koncentrujemy, żeby ten nasz PR państwowy przenieść na Bałkany, na Europę Wschodnią, Białoruś, Ukrainę, nawet Rosję, państwa afrykańskie i Azję, gdzie... Wiesz co, troszeczkę może za mało się koncentrujemy na tym, ale tu też na szczęście się sporo zmienia, bo jak pokazujemy naszą historię, nasze osiągnięcia gospodarcze na Bałkanach właśnie, czy nawet w Bułgarii, w Rumunii, ale także w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to jesteśmy tutaj w dobrym położeniu. Nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ponieważ w wielu krajach poszło to dużo gorzej jeszcze. Zresztą mam swoje własne poglądy na ten temat, dlaczego tak się stało, że Ukraina i Polska na przykład były na takim samym poziomie rozwoju 30 lat temu. Nawet dzisiaj mamy na wyższym. Na wyższym poziomie była. Zakładając, być może nawet troszeczkę wyższym, masz rację, a dzisiaj Polska jest per capita 3 czy 4 razy na wyższym poziomie niż Ukraina. Jedną z przyczyn tego była korupcja i oligarchizacja. I u nas w Polsce dzięki Lechowi Kaczyńskiemu, Jarosławowi Kaczyńskiemu, porozumieniu Centrum w latach 90. Ja pamiętam ten czas doskonale, jak nazywało się tych ludzi oszołamami, wariatami. Nie, to przecież tam pierwszy milion trzeba ukraść. To tak się tutaj, prawda, mówiło. A gdy tymczasem to właśnie oligarchizacja jest tym rakiem i korupcja, co zresztą idzie ze sobą w parze,
jest tym rakiem, który powoduje, że instytucje słabe są jeszcze słabsze, ponieważ są otoczone tą ośmiornicą korupcji i de facto następuje system negatywnych sprzężeń zwrotnych. I Ukraina tego doświadcza od 30 lat. I życzę jak najlepiej, ale no, nie widzę teraz takiej prostej recepty, prostego, szybkiego wyjścia z tej sytuacji, w jaką wpadła Ukraina na skutek właśnie tych wielkich patologii postkomunistycznych. Tych, z którymi my się mierzyliśmy, przegrywaliśmy, wygrywaliśmy, aż w końcu z nimi w dużym stopniu wygraliśmy. Bo nie mamy w Polsce oligarchów takich, żeby oni decydowali o losach państwa, prawda, jak jacy występują na Ukrainie. I również korupcja w Polsce jest mniej więcej na poziomie francuskiej, a w rankingach międzynarodowych jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż na przykład Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy. W Polsce jest tutaj dużo więcej porządku zaprowadzonego. Które kraje dobrze się promują według pana? Mogą być wzorami nawet dla nas? Wielka Brytania najlepiej. Oczywiście oczekiwałem się Wielką Brytanię, która jest przecież na pierwszym miejscu, jeśli dobrze pamiętam, soft power ranking, czyli tych wszystkich wskaźników, takich lekkich powiedzmy. Ale jaki inny kraj poza Wielką Brytanią? No świetnie Szwajcaria na przykład, która korzysta z tego, że jest rajem podatkowym i w sposób taki niewłaściwy, żeby nie użyć mocniejszego słowa, wykorzystuje inne kraje, bo tak funkcjonuje to państwo w sensie systemu finansowego w dużym stopniu. Fantastycznie promuje się Francja i Hiszpania, Włochy również, poprzez piłkę nożną. Ja bym też chciał, żeby Polska miała w końcu taką piłkę nożną jak angielska. Mój syn jest fanem Liverpoolu, a więc teraz Liverpool akurat prowadzi fenomenalnie w Premier League. Chyba już prawie na pewno wygra tą ligę. Nie wiem, tak patrzysz na mnie złym wzrokiem, chyba jesteś fanem innego zespołu. Moje drużynie jest w innej lidze, więc to już w innej lidze w ogóle, czyli tutaj przynajmniej nasze linie wichrowate się nie spotykają. No więc chciałbym, żeby mieć takie zespoły jak Liverpool, jak... Ja zresztą jak byłem w latach 70. wtedy małym chłopcem, to miałem kolegę, który był też fanem Ligi Brytyjskiej i miałem trzy takie ulubione zespoły. Najbardziej Everton, czyli drugi zespół z Liverpoolu, Crystal Palace i West Ham United. No a potem troszeczkę tam jakby... się oczywiście moje preferencje jeszcze bardziej zmieniały. No ale dzisiaj, wracając do waszego pytania, soft power to kultura, sport, historia oczywiście również i chcę, żeby Polska się jak najlepiej promowała poprzez te wartości. Tylko cieszę się z polskich filmów, dlatego cieszę się z polskiej historii, która jest coraz lepiej rozumiana i cieszę się, że coraz większe sukcesy w sporcie odnosimy. Podczas mojej ciekawej przygody, właściwie prawie 10-letniej w Polsce, poznałem właściwie polską mentalność. I czasami uważam, może błędnie, ciekaw jestem, czy pan się zgadza, że my Polacy, bo już mówię jako Polak tutaj, trochę mam brak wiary w siebie. I pomimo niestety, to, że... Zgadzam się z tobą niestety. Tak. Skąd ten brak i co możemy zrobić właściwie wspólnie, indywidualnie, żeby pracować nad tym, tego niskiego poczucia własnej wartości? Ja myślę, że to, co robimy, czyli jakby odsłanianie tych pięknych kart, których było bardzo wiele, tych bohaterskich, których było bardzo wiele, ale również tych, które inspirują innego typu osobowości, na przykład nasze sukcesy w obszarze wynalazków, albo wynalazczości, prawda? Zaczynając od Karpińskiego, albo jeszcze wcześniej Czochralskiego, prawda? Hoffmana, kamizelka kuloodporna, no różne cuda cudeńka byłyby niewynalezione, gdyby Polacy nie przyłożyli swojej ręki. Oczywiście tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, że na przykład naród brytyjski nie tylko ma jeszcze więcej oczywiście wynalazków na koncie, ale też no, fenomenalne, przełomowe odkrycia takie jak maszyna parowa, jej zastosowania i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jesteśmy na pewno tutaj pierwsi w szeregu, ale jest się czym pochwalić i trzeba pokazywać te nasze sukcesy, bo one mogą spowodować, że to poczucie mikromanii, poczucie takiej niskiej wartości będzie odchodziło coraz bardziej w niepamięć. I to na tym mi bardzo oczywiście zależy.
Jeden aspekt brak wysokiego poczucia własnej wartości jest to, że ludzie nas krytykują, po co źle czy agresywnie reagujemy. Bo to coś mówi o nas i nie podoba nam się właściwie, że ludzie nas krytykują. Ciekaw jestem, czy pan się zgadza, że my Polacy, mówiąc teraz po co ogólnie, czasami trochę absurdalnie czy przesadnie reagujemy na ataki zagraniczne czy krytykę zagraniczną, nieważne w jakiej obszarze. Może tak. Może tak jest. Może czasami przesadnie. A czy widzi pan ewentualnie ten polski kompleks, no mówię tak potocznie tutaj, w siebie nawet czasami? Czy to jest tak widoczne? Ja widzę te polskie kompleksy. Najrozmaitsze zresztą PRL pracował nad tym długo, żeby Polskę w te kompleksy wbić, a Trzecia Rzeczpospolita dołożyła tutaj do siebie, do tego niestety, nie jeden kamyczek, ponieważ właśnie tak zwana pedagogika wstydu, czy niechęć do własnego narodu, ojkofobia różnego rodzaju była właściwie na porządku dziennym. Przez 25 lat, jesteś od 10 lat, to się zaczęło zmieniać 10 lat temu, ale 15 lat temu albo 20, to ja nóż mi się w kieszeni otwierał, jak to się mówi po staropolsku, jak słyszałem o różnych właśnie bzdurach, których celem było właśnie to, żeby Polaków nauczyć raczej wstydu niż dumy. My potrzebujemy więcej dumy niż wstydu, zwłaszcza, że mamy być z czego dumni. Ale to też jest ciekawe, bo to pytanie, wracamy w zasadzie do tego, bo jest moim zdaniem kompleks takiej niższości wobec Zachodu, a zarazem, nie wiem, czy tutaj się panowie zgodzicie, że jest również problematyczny kompleks wyższości i nawet wręcz braku zainteresowania wobec naszych takich bliższych sąsiadów, czy to Białorusi, czy Ukrainy, czy właśnie tych Bałkanów, Rumunii, Bułgarii, że moim zdaniem jest takie coś, że zbytnio przeceniamy państwa zachodnie i państwa, które my uznajemy za silniejszych graczy, a zarazem taka niechęć wobec tych, których uznajemy za słabszych, która moim zdaniem to jest, nie wiem, czy tutaj się pan zgadza. Ale niechęć, żebym dobrze zrozumiał, niechęć Polaków do tych... Nie niechęć, łatwych, ale czy... to może złe słowo, tak, ale taki kompleks wyższości. Kompleks wyższości, może jakaś pewna taka nutka wobec wschodu istnieje, ale czy wobec południa? Myślę, że w dużo mniejszym stopniu, jeśli w ogóle, bo tak. Mamy dużą miłość do braci Czechów, Węgrów, Słowaków, do Bałkanów, Serbów, Chorwatów. I raczej czegoś takiego bym tutaj nie dostrzegał. Także wobec Litwinów mamy raczej taki bardzo braterski stosunek i bardzo się cieszę zresztą, że w ostatnich latach tutaj się też znakomicie zmienia sytuacja na linii polsko-litewskiej, bo przecież ten unikalny twór, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, to było państwo litewsko-polskie, polsko-litewskie i piękne wynalazki instytucjonalne ówczesnych czasów i to życie pokojowe życie w jednym państwie i próba budowania demokracji na owe czasy oczywiście, która się nie powiodła, a nawet była jedną z przyczyn być może upadku państwa polskiego, była czymś na pewno unikalnym na skalę europejską. Koncentrowaliśmy się bardzo na historii Polski, siłą rzeczy. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o naszą, o edukację w Polsce. Jakiej historii by sobie pan życzył więcej z innych państw w edukacji polskiej? Czy myśli pan, że są jakieś braki może w edukacji polskiej, jeżeli chodzi o historię innych narodów? I czy jest jakaś taka historia poza Polską, która pana szczególnie interesuje? Generalnie kocham całą historię, ale jestem jak najbardziej też przekonany, że trzeba promować historię powszechną, historię innych krajów, zwłaszcza państw europejskich, które, jak powiedziałem w pewnym fragmencie naszej rozmowy, jesteśmy dziećmi tej właśnie, tej kultury, tego kręgu kulturowego i mamy dzisiaj obowiązek poznawać osiągnięcia, wzloty i upadki. Też uważam, że w Polsce w szczególności powinniśmy dużo więcej nacisku położyć na historię współczesną, choć sam bardzo lubię też dawniejsze czasy, ale ta historia współczesna, ona jest bardzo ważna dla zrozumienia współczesnego świata, prawideł, które rządzą współczesnym światem i tego nam mi brakuje. Brakuje mi historii Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych,
Włoch i innych krajów Europy, mimo że ona jest, ale uważam, że jest jej za mało, bo ona jest bardzo potrzebna do zrozumienia współczesności, do zrozumienia pewnych mechanizmów, meandrów historii, pułapek i zarazem pięknych jej stron. Tak, jest fundamentem jak najbardziej okazanie empatii innych, żeby zrozumieć, jak świat wygląda z perspektywy innych. Tak jest. No, chyba doszedliśmy do ważnego momentu. Doszliśmy, bo oczywiście z nami są nasi widzowie na żywo, doszliśmy do tego momentu, gdzie oddajemy już głos. Myśmy już wyczerpali nasze pytania. Dużo więcej pytań mamy, ale wyczerpaliśmy nasz czas, więc przechodzimy do pytań widzów. Marcin Magierowski pyta: panie premierze, na początek chciałbym podkreślić, że bardzo się cieszę, że jest pan tak otwarty i chętnie bierze udział w takich wydarzeniach. Mam pytanie dotyczące wizji przeszłości. Jak pan to widzi? W jakim kierunku miałaby zmierzać Polska według pana? Ja jestem przekonany, że Polacy muszą zanurzyć się mocno w te wielkie wyzwania współczesnego świata, które wiążą się z rozwojem technologii w dużym stopniu, chociażby takie jak technologie kwantowe, sztuczna inteligencja. To sprawy, które czasami, wobec których stajemy zdumieni, stajemy czasami przestraszeni jako ludzie. Co z tego wszystkiego wyniknie? Nie wiemy tego, ale trzeba tego byka wziąć za rogi, trzeba połączyć naszą miłość do tradycji, do ojczyzny, do patriotyzmu ze śmiałym spojrzeniem w przyszłość. Nie można tylko myśleć o przeszłości, nawet tak przepięknej jak polska historia, ale budować na bazie naszych wielkich osiągnięć, zasług i zalet to, co będzie tworzyło historię w przyszłości, co za 100 lat będzie już historią. I tu uważam, że Polska ma i Polacy mają bardzo wiele do zaoferowania światu, wiele do zaoferowania Europie, że mogą łączyć tą ciekawość świata, poszukiwanie prawdy, odwagę w wyszukiwaniu nowych rozwiązań, łączyć z pewnymi tradycyjnymi wartościami, takimi jak rodzina, jak dbałość o prawdę, a nie postprawdę, czyli prawda, a nie relatywizm, prawda? Oparcie się o pewne wartości takie uniwersalne, które są jednocześnie bardzo bliskie Polakom, jak dobro, sprawiedliwość, solidarność. To nasz wielki posag, który możemy nieść w przyszłość w oparciu o nasze doświadczenie i historię, ale musimy go twórczo adaptować. Jest takie piękne włoskie słówko aggiornamento, czyli tak jakby udzisiejszowić, prawda, uwspółcześnić, tak dopasować do tych czasów i potrafimy to robić. Polacy potrafią to w przepiękny sposób robić, ale musieliśmy do tego naprostować te ścieżki w dużym stopniu pokrzywione przez pewne gazety i media III Rzeczpospolitej. W dużym stopniu to się udało i dzisiaj patrzymy w przyszłość, jesteśmy ambitnym narodem, który aspiruje do współsprawstwa, współtwórstwa, tworzenia, wzrostu gospodarczego, rozwoju, nauki, technologii, wspólnoty politycznej w ramach Unii Europejskiej i chcemy być tego częścią. Aleksandra Malinowska pyta: właściwie mam jeszcze jedno pytanie co do historii. Chciałabym zapytać z czystej ciekawości, jaki jest pana ulubiony okres w historii i dlaczego akurat ten? Ja na pewno mam kilka czy kilkanaście okresów, które bardzo, bardzo kocham. Również starożytność jest bardzo ciekawa. Oblężenie pod Alezją, 52 rok przed naszą erą, Juliusz Cezar, podwójny pierścień, prawda? Tego typu historie są wspaniałe. A historia bitew też jest bardzo pouczająca, jak można wygrywać mniejszymi siłami bitwy, bo w większości jednak w historii wszystkich bitew to było tak, że liczniejsze armie wygrywały, prawda? No to zresztą takie jest intuicyjnie. Ale jest bardzo wiele też i wyjątków. A więc mam różne okresy, ale oczywiście no, też kocham ten nasz strasznie trudny XX wiek, bo on jest dzisiaj kluczem do zrozumienia współczesności również. Więc trudno mi naprawdę odpowiedzieć na to pytanie inaczej niż tak, że wiele okresów jest w historii powszechnej, w historii Wielkiej Brytanii również. 1897 rok to chyba 60. diamentowy jubileusz królowej Wiktorii, kiedy była wielka parada w Londynie,
prawda, podczas której wydawało się, że to imperium, które panuje już tak nad połową świata, wydawało się wszystkim, że tak będzie już zawsze, prawda. 50 lat później nie było już tego imperium, dwie wojny światowe po drodze, komunizm, coś strasznego. Czyli to uczy nas pokory wobec współczesności również, wobec dzisiejszych czasów, wobec sił, których jeszcze nie znamy, a które gdzieś są wokół nas, prawda? I które, jak Herbert pisał w jakim to wierszu, chyba Przemiany Liwiusza, tam w końcowych swoich pasusach tego wiersza, że gdzieś tam na krańcach w dolinie w Afganistanie, chyba Panjshiru, czy w zimnym mieście, chyba miał na myśli Gdańsk, powstanie ten bunt i zmiecie imperium, prawda? No tak się stało ze starożytnym Rzymem, tak się też stało ze Związkiem Sowieckim. I to jest wspaniałe, że ludzie, którzy dążą do wolności, do prawdy, do sprawiedliwości, czasami jak jest ich nawet garstka, to potrafią zmienić losy świata. Taka jest właśnie historia Polski, chyba to dążenie do wolności. Mnie to stanowczo bardzo przyciąga do historii Polski. Aneta Kondratowicz pyta, panie premierze, skoro mowa o historii, jak pan ocenia historię pobytu Polski w Unii? Na plus, na minus? I jak się przedstawia dzisiaj względem tego, co było? Na plus oceniam i jest oczywiście dużo lepiej, dużo wspanialej. Jednocześnie też trzeba pamiętać, że Unia Europejska to jest rodzina państw, które twardo realizują swoje interesy. To ja może, bo tutaj zbyt krótka odpowiedź, zbyt polityczna. Ja może dopowiem do tego pytania. Pytanie, wątek się pojawił o tych przepływach finansów ze wschód pyta, na... I to już ja pytam. Ale Aneta Kondratowicz zapytała. Dopowiem do tego pytania, bo mówił pan o tym przepływie tych finansów ze wschód na zachód, że mimo... No tak, ze wschodu na zachód. Że te twarde interesy... Ludziom że... na zachodzie się wydaje, że finanse płyną, pieniądze płyną z zachodu na wschód, ponieważ tam malusieńki procencik, prawda, jest płacony w formie tej nadwyżki przez płatników netto. Tymczasem zdaniem Komisji nawet Europejskiej 70% z tych środków w funduszach strukturalnych wraca z powrotem poprzez wielkie firmy budowlane, bo to zwykle tego dotyczą te środki, a poza tym w dywidendach jest wielki wypływ pieniędzy z biedniejszego wschodu na bogatszy zachód. No taka jest prawda, to nikt temu nie zaprzeczy. I to jest... Czyli to nie jest fajnie, a o tym też mówiłem chyba z 40 minut temu, kiedy mówiłem, dlaczego ta transformacja polska jest taka nie czarno-biała, jest taka szara. Dużo sukcesów, ale... mogłoby wiele rzeczy być inaczej poukładanych. Ja mi jeszcze jednak chcę dopytać o Unię, bo to mnie też osobiście... To jest chyba twoja znajoma. Że tutaj, panie premierze, czy jeżeli chodzi o Unię, jakie są takie konkretne rzeczy na plus? Co nam dała ta Unia? Czy raczej co daje nam członkostwo? Unia przede wszystkim, ja muszę się jeszcze raz wytłumaczyć, bo panowie mnie prosili, żebym mówił po imieniu im, więc ja tak mówię, a oni do mnie mówią na pan, więc mi jest troszeczkę głupio, ale to tylko i dlatego, że mnie tutaj upoważnili, ale wręcz do tego zmusili, bo jakby savoir vivre wskazywałby na to, że powinienem do was mówić też per pan, skoro wy tak do mnie mówicie, ale to wyłącznie na życzenie tutaj panów. Więc ja mogę powiedzieć, że generalnie bilans pozytywny, z całości tutaj jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, a największa korzyść jest z tego, że to jest wielki, jednolity rynek, na którym polscy przedsiębiorcy radzą sobie coraz lepiej, czego najlepszym dowodem jest to, że jak polscy transportowcy opanowali swoją ciężką pracą, pracowitością rynek de facto europejski, to dzisiaj przez pakiet mobilności Unia Europejska, ta bogatsza, głównie Francja, Holandia, chce ukrócić te działania i zmniejszyć przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw logistycznych i transportowych, zmniejszając jednocześnie zakres swobody świadczenia usług, prawda? Czyli to jest świat postawiony na głowie. Powinniśmy wraz z kolejnymi latami poszerzać swobody traktatowe, swobody ujęte jeszcze w traktacie rzymskim z 1957 roku, dóbr, usług, kapitału i ludzi. Tymczasem swoboda przepływu kapitału, dóbr i ludzi, te trzy, które działają zdecydowanie na korzyść zachodnich państw i trochę również na korzyść Polski, ale nie zawsze,
są w pełni realizowane i zrealizowane. A ta czwarta swoboda, swoboda świadczenia usług, jest no, cały czas jeszcze w sposób taki bardzo niepełny wdrożona. Czyli jako ofiar Brexitu nie mam czego się bać właściwie z Polexitu. Polexitu nie będzie. Polexitu oczywiście się nie tylko nie trzeba bać, ale Polska jest jednym z najbardziej proeuropejskich narodów. Pokazujemy, w jaki sposób trzeba rozumieć jakby no, korzyści z jednolitego rynku, ale też rozumiemy, jesteśmy realistami, że trzeba walczyć o swoje interesy. Mamy szacunek do decyzji narodu brytyjskiego, ale z drugiej strony my uważamy, że przyszłość świata przede wszystkim jest w dobrej współpracy między Europą a Ameryką. Z kim mamy się sprzymierzyć? Z Chińczykami? Kochamy oczywiście wszystkich narody świata, ale najbardziej kochamy te nasze europejskie narody i te, które powstały na bazie europejskich, czyli amerykańskie. I chcemy umacniać wspólnotę transatlantycką. O, mam wielką pokusę mówić o Brexicie, ale zgodziliśmy się, że będziemy słuchać od odbiorców jak najwięcej, więc to zamykam. Janek Kozakiewicz pyta, co bardziej przydaje się panu w polityce, wykształcenie historyczne czy ekonomiczne? Bo wydaje się, że właśnie takie połączenie tych dwóch studiów jak u pana daje najwięcej, ale gdyby wybierać? Rzeczywiście i ekonomiczne, i prawnicze też się przydaje, bo skończyłem też w Bazylei studia prawa europejskiego. Ale historia bardzo także się przydaje. Myślę, że ta kombinacja jest dobrym połączeniem i to raczej jak w rowerze, w tym przypadku na trzech kołach, prawda, wszystkie trzy koła się przydają do mojej działalności obecnie politycznej, działalności na rzecz dobra wspólnego. Aleksandra Malinowska pyta, szanowny panie premierze, chciałabym zapytać, jakie pana zdaniem są najlepsze zawody dla młodych ludzi obecnie? Czytałem kiedyś opracowanie bodaj z jednego z brytyjskich uniwersytetów, z którego wynikało, że dzisiejsza młodzież będzie pracowała w 65% w zawodach, których jeszcze nie znamy. To jest bardzo możliwe. Albo jako youtuber. Youtuber to jakby ktoś powiedział 20 lat temu, czy to taki zawód, prawda? No to tam ktoś, można było się zdziwić albo popukać w czoło, prawda? Dzisiaj tymczasem jest to niezwykle ważny zawód, osoba, która łączy poszczególne komórki społeczne, tworzy przestrzeń do wymiany myśli, relacji. No, niezwykle ważna funkcja. Więc generalnie trzeba myśleć o przyszłości jako o tym swoim jakby okresie życia, który jeszcze nie wiadomo, jakie zawody wtedy będą, ale z drugiej strony też myślę, że warto postawić na dziedziny interdyscyplinarne, na dziedziny, które dają poznać, dają się poznać właśnie w sposób taki wielowątkowy, pogranicze ekonomii i prawa, czy biologii, genetyki, chemii, prawda, fizyki, chemii, jak ktoś ma umysł ścisły, matematyki, fizyki, różnych takich dziedzin, bo dzisiaj widać, że wyraźnie, że te nowe rozwiązania, można powiedzieć, rodzą się na styku tych różnych dziedzin. I przede wszystkim warto się uczyć, jak najwięcej warto się uczyć, czytać książek, czy tam dzisiaj już rzadziej książki, ale na jakimś tam Kindlu czy innych urządzeniach, ale warto czytać, warto poznawać naszą rzeczywistość poprzez słowo pisane. Okej, okay, będę zadać pytanie, bo czemu nie, bo my tu rządzimy. Oczywiście, my tu rządzicie. Pana pierwsza córka ma ile lat teraz? To 25. Gdyby ona została pielęgniarką i tak patrzyła na wynagrodzenie polskiej pielęgniarki, porównując to do innych europejskich państw, czyli do Norwegii, i chciało właściwie mieszkać w Norwegii, co by pan mówił jej, aby przekonać, że warto dalej być w Polsce? Przede wszystkim trzeba popatrzeć na koszty życia również, to nie same tylko zarobki, a w Polsce jak się popatrzy na koszty życia, to same wynagrodzenia wyglądają już inaczej. Wtedy mierzymy to tak zwaną siłą nabywczą pieniądza. Koszty życia w Polsce w porównaniu do Norwegii czy do Londynu są dużo niższe, w związku z tym wynagrodzenia, które są niższe niestety cały czas i to istotnie niższe, one są
kompensowane poprzez to, że te koszty życia są niższe. Wspomniał Pan o pielęgniarkach, akurat ten niezwykle piękny i ważny zawód staraliśmy się dowartościować jak najbardziej i dzisiaj wygląda to lepiej niż 5-10 lat temu. Wystarczy popytać pielęgniarek, ale oczywiście cały czas chcielibyśmy, żeby wyglądało jeszcze lepiej. Angelika Młynarz pyta. Dzień dobry, panie premierze. Chciałabym zapytać o plany na inwestycje w nadchodzącym czasie. Budowa CPK to wspaniały pomysł, przyniesie mnóstwo korzyści. Czy w planach jest może jakaś podobna inwestycja? Tak, taką wielką inwestycją są nowe rozwiązania kolejowe, które chcemy wraz z Centralnym Portem Komunikacyjnym rozwijać. To nowy właściwie układ komunikacyjny całego państwa, bo my dzisiaj ze smutkiem i wstydem, o, pytaliście o nasze porażki, trzeba przyznać, że mimo, że od zaborów już jest 100 lat minęło, to my układ komunikacyjny, zwłaszcza kolejowy, ale nie tylko, w dużym stopniu mieliśmy pozaborowy, porozbiorowy. I dopiero Centralny Port Komunikacyjny, który będzie centralnie położony i wraz z gwiaździście od niego odchodzącymi liniami kolejowymi, mam nadzieję, że szybkich prędkości, dużych prędkości, może nawet bardzo dużych, stworzy za tę dekadę nowy układ i nowe możliwości komunikacyjne, nowy hub. Potężnym projektem naszym jest zmiana w energetyce, postawienie na dywersyfikację źródeł dostaw gazu. Czyli jeszcze kilka lat temu, nie do pomyślenia, że Polska będzie niezależna gazowo, przecież niestety nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska, PSL, chcieli podpisać umowę na 25 lat z Gazpromem, do 37 roku. Na szczęście ta umowa nie została podpisana, również dzięki Komisji Europejskiej. Tu bardzo gorąco podziękuję Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, bo to ich nacisk spowodował wówczas, że tej umowy nie podpisali. I dzisiaj co? Po paru latach, za chwilę będziemy mieli rurę gazową do Norwegii. Mamy interkonektory naokoło w Polsce pobudowane. Jeden rozwijany gazociąg, przepraszam, terminal gazowy LNG w Świnoujściu. Drugi, który możemy w krótkim czasie postawić w Zatoce Gdańskiej. I to wszystko powoduje, że stajemy się niezależni. To jest wielki projekt uniezależnienia Polski, ale również energetyka odnawialna, na którą kładziemy coraz większy nacisk. To są wielkie takie projekty infrastrukturalne. Wiktor Mierzyński pyta, panie premierze, jaki jest według pana najważniejszy moment współczesnej historii Polski? Solidarność. Najważniejszy moment to jest ten, który był, jeśli tak rozumiemy współczesność, że mogę sięgnąć te 40 lat wstecz, to jest to Solidarność, czyli ruch, który zmienił oblicze tej ziemi, polskiej ziemi, ale też nie tylko polskiej. Marta Zak pyta, czy ma pan w planach odwiedziny Podkarpacia? Oczywiście, wiele razy. Podkarpacie, jak kiedyś mi policzyli moi współpracownicy, było jednym z najczęściej odwiedzanych regionów w Polsce. Czyli pani Marto, może się spodziewać, że pan się ponownie wkrótce pojawi. Kamil Tomyślek pyta, co pana na co dzień najbardziej denerwuje? No tak ogólnie. No to bardzo ogólne pytanie. Denerwuje mnie to, że doba nie ma więcej czasu. Można by wtedy trochę więcej jeszcze zrobić. Oczywiście najbardziej mnie irytuje walka z wiatrakami, bo jak jest jakiś przeciwnik taki konkretny, prawda, jakiś smok do pokonania, to łatwiej. A jak ten przeciwnik jest taki bardzo amorficzny, ulotny, to sprawy się mają gorzej. A tak właśnie przedstawia się walka z jakąś półprawdą albo z fake newsami, prawda? One często się pojawiają, są kompletnie od czapy, jak to młodzież mówi, no ale oczywiście trzeba im również przeciwdziałać i to irytuje, że czasami się traci bardzo dużo energii na coś, co jest takim, no właśnie, fake newsem na przykład. Michał Szymajda zadał dość długie pytanie, więc trochę będzie czytania. Panie premierze, rozwój Polski od XV wieku był możliwy dzięki rozwojowi żeglugi na Wiśle. Z końcem PRL w 1979 roku nastąpił koniec żeglugi i koniec dbania o naszą królową. Władze zapomniały, że Wisła płynie i że wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę, która dziś przypomina już tylko gruzowisko. Co dalej z Wisłą?
Siarzewo to za mało. W Płocku mamy największy port śródlądowy i stocznię rzeczną w całej Polsce i nic się tu nie dzieje, bo niewiele statków jest w stanie dziś tu dopłynąć. 30 lat zaniedbań doprowadziło do wypiętrzenia się dna powyżej stopnia wodnego w Włocławku, w wyniku czego co kilka lat Dolina Iłowsko-Dobrzykowska jest zalewana, bo duża woda nie mieści się w zapchanym korycie. W 2019 roku Wody Polskie wydobyły tu 80 tysięcy metrów sześciennych żwiru, a co roku napływa około 1,5 miliona metrów sześciennych. Ratujcie Wisłę, przywróćcie warunki do żeglugi, a wtedy my, mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości, będziemy mogli spać spokojnie, że kolejna duża woda nie przerwie wałów. Pozdrawiam. Tam dobrze pan Maciej sformułował w części tego pytania główną przyczynę tego stanu rzeczy. Napisał mianowicie 30 lat zaniedbań. No właśnie, to jest 30 lat zaniedbań. A my staramy się przerwać ten smutny ciąg zaniedbań poprzez właśnie nowe inwestycje, nowe progi na Wiśle, które planujemy. Jedna jest już w zaawansowanym stanie planowania, właśnie w Siarzewie, dzięki której ta położona niedaleko we Włocławku Tama będzie bezpieczniejsza i Włocławek w ogóle będzie bezpieczniejszy oczywiście. Bardzo nas to niepokoi. Ja przyznaję, że tutaj jest bardzo wiele racji w tym, co pan Maciej zapytał, ale jednocześnie trzeba podkreślić i powiedzieć, że to są gigantyczne inwestycje. Każdy taki próg wodny, my ich planujemy kilka, 6-8 takich progów, to jest inwestycja wielomiliardowa, co najmniej 4-5 miliardów, to tak lekko licząc można powiedzieć, a czasami z infrastrukturą towarzyszącą dużo, dużo większa. No i ta kołderka jest często za krótka. Trzeba było się zdecydować, czy robić drogi lokalne, które są już tak podziurawione w czasach naszych poprzedników, na drogi lokalne, powiatowe i gminne. Wydawano 600 milionów rocznie mniej więcej na współfinansowanie tych dróg. My w jednym tylko roku poświęciliśmy 6 miliardów złotych, a w tym to będzie 3 do 4 miliardów, czyli 7-8 razy więcej, 700%, 800% tego, co robili nasi poprzednicy. No to jest gigantyczny wysiłek finansowy, możliwy dzięki temu, że uszczelniliśmy skutecznie system podatkowy, czyli po raz pierwszy usprawniliśmy te instytucje, prawda? I chcielibyśmy jeszcze więcej tych środków angażować właśnie w Wisłę, bo pięknie pan Maciej ujął to pytanie, ale niestety nie wszystko od razu. Piotr Jakobczyk pyta, tym razem pytanie z tych lżejszych, czy ma pan plany na ferie? Uda się spędzić czas z rodziną? Jest pan chyba najbardziej zapracowanym politykiem w Polsce. No nie mam za bardzo planów na ferie. Nie mam tych ferii w tym roku. Może za rok się uda na parę dni gdzieś wyjechać. Ale teraz no, taka uczciwa odpowiedź jest taka, że nie mam planów na ferie, bo nie mam ferii. Kiedy ostatnio pan był na feriach w mierze? Kiedyś na takich zimowych? Jakichkolwiek w sumie. No nie wiem, no parę lat temu wziąłem parę dni wolnego na pewno. Ale to raczej latem. Ale ma pan na święta Bożego Narodzenia. O, to piękny czas, bo jest tam wtedy zawsze parę dni takich pięknych, już nie takich białych, jak to dawniej święta bywały w Polsce, bo mamy zmiany klimatyczne, ale przepięknych, jak zwykle. Kiedy ma pan czas się widzieć z rodziną? Bo tutaj jest 22, już trochę po 22, a pan dalej w zasadzie w pracy. Akurat moja żona z dziećmi pojechała w polskie góry, żeby troszeczkę odpocząć, więc ze 2 tygodnie ich nie zobaczę, ale tak, to widuję je w weekendy głównie, bo często przychodzę później, późno do domu, kiedy one już śpią. Ale czasami mój Ignaś czeka na mnie i wtedy jeszcze się zdążę położyć koło niego na 20 kilka minut. Poopowiadam mu o czymś. Ma wielką mapę nad swoim łóżkiem. Cały jest jakiś świat. No to zawsze jak nasz wzrok padnie na Brazylię, to sobie rozmawiamy o Brazylii. Jak na Australię, to na Australię. Bardzo często o Wielkiej Brytanii, bo jest zakochany oczywiście również w Wielkiej Brytanii, w lidze angielskiej. Ale nie tylko. Także w historii Anglii, więc mamy różne powody do rozmawiania. W
widać, że Wielka Brytania naprawdę ma soft power, ponieważ pan kilkakrotnie mówił o Wielkiej Brytanii. No to ja czuję się po co zadowolony z tego. Stefan. Niestety nasz czas powoli się kończy. Jest po tej 22. Już myślę, że wszyscy jesteśmy dość zmęczeni. Jako, że jesteśmy oczywiście z naszymi widzami na żywo, może damy panu premierowi z naszej strony bardzo dziękujemy z Patrykiem, że mieliśmy okazję spędzić z wami ten czas. I z panem premierem oczywiście. I teraz oddajemy głos tutaj panu premierowi. Niech pan premier oceni nas jako prowadzący, Stefan. Nie no, słuchajcie, przede wszystkim chciałem wam podziękować za to, co robicie. Mam nadzieję, że odnajdujecie w tym też cząstkę siebie, radość z waszej pracy. Najlepiej jest, jak łączy się pracę z radością i kiedy się wierzy w to, co się robi. Ja na przykład w moim przypadku, ja nie traktuję pracy jako coś trudnego, tylko jako powołanie. A widzę, że wy podobnie na waszym odcinku frontu i to jest coś wspaniałego, co robicie. Chciałbym, żeby tutaj właśnie było jak najwięcej tego wszystkiego, tego kontekstu współczesnego, bo jest oczywiście wielu pasjonatów historii Polski, Wielkiej Brytanii, świata, to wszystko cudownie i wspaniale, ale też chciałbym, żeby ludzie byli jak najbardziej bogaci duchowo i wtedy będziemy wszyscy szczęśliwsi, kiedy będziemy lepiej wykształceni, kiedy będziemy bardziej kulturalni, kiedy dobro będzie wygrywało ze złem, kiedy dobre maniery będą wygrywały ze złymi manierami, kiedy prawda będzie wygrywała z fałszem. I wy się do tego przyczyniacie, tak jak i bardzo wielu Polaków, Brytyjczyków i wszystkim ludziom dobrej woli chciałem za to podziękować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też za te bardzo miłe słowa. Ja myślę, że pan przecenia naszą pracę nieco. Na pewno nie. Na dziękujemy pewno nie. Wszystkim oglądającym dzisiaj. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy macie opinię na te tematy, które dzisiaj poruszaliśmy. No i myślę, że naprawdę to był bardzo wyjątkowa okazja, że pan premier zgodził się tak dużo czasu właściwie spędzać na taki ważny temat. I mam nadzieję, że kiedyś będzie ponownie okazja. Historia Jak się tylko toczy. Mnie zaprosicie, to bardzo chętnie. Dziękujemy. Dziękuję.